Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Mariusz Janas, przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam radio słuchaczy, tych, którzy nas będą oglądać na internecie i wszystkich mieszkańców Bytomia. Panie przewodniczący, podobno PiS coraz silniejszy w Bytomiu, tak słyszę. Prawidłowo, tak jak w Polsce, tak w Bytomiu musi też być silne. A szczególnie ważne jest, że mamy dobrych członków PiS-u, którzy są godni zaufania. No, i dobrych członków PO, którzy dołączają do PiS. Jak słyszę, czym przekonaliście radnego Andrzeja Kostkę, żeby w PiS się zameldował? Panie redaktorze, przede wszystkim należy zaznaczyć, że pan radny Andrzej Kostek nie był nigdy członkiem Platformy Obywatelskiej. Natomiast wielokrotnie realizowaliśmy różne projekty wspólnie z Andrzejem Kostkiem. A odszedł z PO, dlaczego? Dla niego projekt Platforma Obywatelska się już skończył. Ja sam z Andrzejem Kostkiem organizowaliśmy Marsze dla Życia i Rodziny, organizowaliśmy akcje czyjwościowe, także jesteśmy razem, jak ideowo gdzieś tam. Ale co, w Platformie alkoholicy sami, że odszedł, żeby dbać o trzeźwość do PiS, czy co? Jaki to był powód? Panie redaktorze, Andrzej jest człowiekiem społecznym. Sam raz w tygodniu udziela porad prawnych, ponieważ jest z wykształcenia prawnikiem i nie mógł się pogodzić z tym, że Platforma poszła bardzo na lewo. To, że chce się zjednoczyć z SLD. Ale Platforma w Bytomiu, czy Platforma w Polsce? Platforma w Bytomiu. Platforma w Bytomiu? Były takie tendencje, żeby z Nowoczesną, z SLD wspólnie iść do wyborów. Ale Platforma od 8 lat rządzi z SLD w województwie. To co to za argument dzisiaj? Panie redaktorze, co innego województwo, co innego miasto, Andrzej... A jakie to SLD jest w Bytomiu, panie przewodniczący? Jeden radny, no nie przesadzajmy już. Panie redaktorze, jednak Nowoczesna, która... Nowoczesna zero, ani jednego. Ja bym powiedział, że dzisiaj dwóch radnych z Platformy Obywatelskiej chce przejść do Nowoczesnej. Aha. Uściślimy, panie przewodniczący, radny Kostek przeszedł do klubu PiS, ale już do partii Prawo i Sprawiedliwość się nie zapisał, ani nie zapisał, w chwili obecnej jest w klubie radnych Prawa i Sprawiedliwości, natomiast czy zostanie radnym i będzie, znaczy czy będzie już członkiem Prawa i Sprawiedliwości, to się okaże w najbliższym czasie, ponieważ... No to dzisiaj już się okaże, bo podobno dziś jego transfer do Porozumienia ma ogłaszać wicepremier Jarosław Gowin. Panie redaktorze, to jest nieprawdą. Z Andrzejem Kostkim rozmawialiśmy wczoraj i raczej się nie wybiera na taki event. Dzisiaj Andrzej jest z Prawem i Sprawiedliwością i mam nadzieję, że w niedługim czasie będzie członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Co to zmienia w tej takiej antyprezydenckiej koalicji, którą tworzycie z Platformą przecież w Radzie Miejskiej Bytomiu? Panie redaktorze, nie ma żadnej koalicji z Platformą Obywatelską. Wspólne działania z Platformą były tylko w czasie referendum, a po referendum nie ma już żadnego wspólnego nie działania. Jesteście, to nie wspólnie nie sprzeciwiacie się decyzjom prezydenta na przykład, albo prezydenckiego ugrupowania? Jakby pan redaktor zobaczył, to przez te lata zawsze głosowaliśmy za dobrymi projektami, które prezydent przedstawiał, a złe negowaliśmy. Tak samo teraz budżet, który mamy na 2018 rok, byliśmy przeciwko temu budżetowi, w którym brakuje ponad 60 milionów na oświatę, na opiekę społeczną. To czemu głosowaliście w Bytomiu za budową stadionu, który krytykowaliście tak przed, jak i po referendum? Wy, czyli radni Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, trzeba zauważyć dwie sprawy. Budowa kompleksu i budowa stadionu. Jesteśmy przeciw budowie całego kompleksu, który pan prezydent określił na ponad 200 milionów. Natomiast modernizacja stadionu była w naszym planie wyborczym już w 2014 roku. My uważamy, że trzeba, aby w Bytomiu był mały, rodzinny stadion. Może stadion, z którego by korzystał nie tylko Polonia, może i inne kluby. To jest potrzebne. Wierzy pan w to, że z tego stadionu korzystałyby inne kluby, korzystałyby dzieci, też jak reklamuje ten stadion prezydent Bytomia? To jest nierealne. Panie redaktorze, teraz będą robione boiska treningowe, z których większość korzystają dzieci. Tam z tego, co rozmawialiśmy z ministrem Widerą, ministrem sportu, jest możliwość finansowania płyty, jest możliwość finansowania boisk dla dzieci, ponieważ Ministerstwo Sportu nie chce finansować piłki nożnej takiej zawodowej. Jeżeli już, to rozwój. Czyli... Panie przewodniczący, to ile w tym budżecie, mówi pan, brakuje na wypłaty dla nauczycieli, na inne cele takie podstawowe? Dla nauczycieli około 20 milionów. A stadion ma kosztować ile?
W tegorocznym budżecie? W tegorocznym budżecie jest przewidziana kwota 6 milionów. Aha. Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Mariusz Janas jest naszym gościem. Żegnamy się z naszymi słuchaczami. Za moment dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Radio Piekary.